Zapraszam na wyprawę do nadrzecznej dżungli w Wietnamie. Już na początku ścieżki natykamy się na pozostałości konstrukcji biwakowych, wykonanych wyłącznie z naturalnych materiałów. Mamy tutaj żerdzie z akacji i jakieś korzenie albo pnącza w roli liny. Środkowa część przypominająca trzepak służy do rozpostarcia płachty, która osłoni przed deszczem, ponieważ na tym terenie deszcze padają praktycznie codziennie. Stąd zresztą nazwa las deszczowy. Przyroda częściowo rządzi się tutaj swoimi prawami. Częściowo, ponieważ jesteśmy na obrzeżach pierwotnej dżungli. Na tym terenie pierwotna dżungla zachowała się w wyższych partiach gór. Tutaj właśnie przykład tego, jak przyroda radzi sobie sama. Powalony olbrzym, drzewo porośnięte bujnie przez prawdopodobnie paprocie. Jeszcze nie podeszliśmy dobrze do rzeki, a już możemy się przyjrzeć bliżej tym oto roślinom. Są to płaskle, czyli po łacinie platycerium. Płaskle chętnie porastają łazy, skały, zbocza, tak jak na załączonym obrazku, ale równie chętnie rosną na pniach drzew. Te uschnięte liście pomiędzy świeżymi mają swoją funkcję, nie są tutaj przypadkowo. One pomagają roślinie gromadzić między innymi odchody zwierząt, martwą materię organiczną. Jednym słowem, płaskla samodzielnie dba o swoje nawożenie. Sporo lokalnych mieszkańców jest przesądna, wierzy w duchy, demony i tak dalej. Dlatego w lesie i w miejscach dzikszych znajdziemy takie oto kapliczki. Kilka kroków od kapliczki na drugim brzegu rzeki mamy ciekawą konstrukcję. Przyjrzyjmy się jej z bliska. Spójrzcie tutaj. Przybliżmy. Jeszcze trochę. Ta konstrukcja została wykonana przez rzekotkę, czyli żabę, najprawdopodobniej z gatunku, któregoś z gatunków Polypedales. I dlaczego i jak żaba wykonuje takie kokony? Prosta sprawa. Kokon powstaje z żabiej śliny i jest swego rodzaju śpiworem i siatką maskującą. To znaczy żaba wewnątrz tej piankowej osłony ma zapewnioną stałą wilgotność i ochronę przed drapieżnikami. Będąc na terenach dzikszych i nie tylko, nawet w mieście, warto wytężyć wzrok i inne zmysły. A dlaczego? Poruszając się w takim terenie, warto uważnie patrzeć pod nogi, nie tylko dlatego, żeby nie nadepnąć na przykład na węża, ale dlatego, że możemy znaleźć tutaj ciekawe rzeczy. Przed nami całkiem ładny fragment kwarcu dymnego. A skoro już patrzymy pod nogi, pamiętajmy o obuwiu dostosowanym do warunków, ale nie tylko do warunków, również do naszych umiejętności poruszania się w danym terenie. Tak, żeby sobie nie zrobić kuku. Postawiłem dosłownie parę kroków i mamy kolejną obserwację przyrodniczą. Przyjrzyjmy się z bliska kwitnącym rododendronom. Jest już dosyć późno jak na dżunglę, bo 16:00, a tutaj troszeczkę szybciej robi się ciemno niż na terenach otwartych. Dlatego kwiaty zdążyły się pozamykać. Nie tylko rododendrony, ale również wiele gatunków kwiatów, na przykład w waszym ogródku albo na balkonie, zamyka kwiaty na noc. Bardzo ładne dziuplaste drzewo i kolejne pozostałości obozowiska. Takie dziuplaste drzewa nie tylko w dżungli, ale również na przykład w polskim klimacie są bardzo cennym siedliskiem dla wielu gatunków roślin oraz zwierząt. Spójrzcie, w zakamarkach pnia kiełkują już kolejne rośliny, porastają
mchy i na pewno schronienie znajdują drobne zwierzęta. Kolejnych kilka kroków i kolejne znaleziska, między innymi to. Przyjrzyjmy się z bliska. Przed nami to, co wygląda jak czekoladki z korzeniami. To nie czekoladki oczywiście, są to kiełkujące nasiona drzewa. Niestety nie powiem wam jakiego, ale może ktoś wie. Jeśli tak, bardzo proszę, żebyście dali znać w komentarzu, ponieważ tutaj nie mam zasięgu ani telefonu, ani internetu. A kamień, przy którym znalazłem te nasiona, porasta miniaturowa dżungla. Spójrzcie na to. Ale to nie koniec ciekawostek, ponieważ przed nami coś, co miłośnicy wypraw do Azji mogą kojarzyć ze swoich deserów. Mianowicie pandanowiec. Ta roślina nie jest palmą, choć palmę przypomina. Jej liście są bardzo aromatyczne, w Wietnamie wykorzystywane jako odświeżacz na przykład w łazienkach, albo jako dodatek aromatyzujący desery, czy też znany z Wietnamu lub z Tajlandii zielony ryż. Jeżeli przyjrzymy się uważnie, liście pandanowców są ząbkowane na krawędziach, więc uważajmy, nie chwytamy liści pandanowca. Teraz mamy okazję, żeby przyjrzeć się pandanowcowi troszeczkę bliżej. O, i kolce są doskonale widoczne. Bardzo łatwo sobie uszkodzić skórę, więc tak jak mówiłem, uważajcie, lepiej ich nie dotykać. Gdyby przyszło wam wędrować po dżungli, polecam trzymanie się koryt rzek i strumieni, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej ostrożności, a jak się poruszać po górskich rzekach dżungli, tutaj materiał, który nagrałem już dawno temu. No i jest kolejne znalezisko botaniczne. Mnie zawsze troszkę bawi. Przyjrzyjmy się mu bliżej. Oto epifit. Miałem już okazję kiedyś nagrać tenże gatunek. Prawdopodobnie w odcinku o powodzi w dżungli. Epifit, czyli roślina wykorzystująca drzewa jako swoje środowisko życia, jako podpory. Innymi słowy, roślina rosnąca na drzewie. I tenże epifit ma bardzo ciekawą budowę kwiatków. Dajcie znać, z czym wam się kojarzą. Wow, ale ten epifit to jest nic przy tym. To nie jest mózg na gałęzi, ale rzecz tak ciekawa, że będę musiał przeprawić się na drugi brzeg strumienia. Ale jak to w lesie deszczowym, zanim dojdziemy do głównej ciekawostki, pojawia się już kolejna ciekawostka botaniczna i musimy się jej przyjrzeć bliżej. Mam trochę ponad 190 cm wzrostu, stoję w zagłębieniu terenu, a ten pęd myślę, że spokojnie ma ze 180 cm. Ale zanim powiem, czego to jest pęd, to zapraszam nowych widzów i tych, którzy jeszcze nie wiedzą, na moje pozostałe media społecznościowe. Tam codzienne ciekawostki przyrodnicze. A teraz przyjrzyjmy się temu z bliska. No, kawał pędu, powiem wam, lecimy do góry, żeby przyjrzeć się bliżej charakterystycznym pastorałowato zwiniętym liściom. A co to znaczy pastorałowato? No tak jak nazwa mówi, przypominające pastorał. A czym jest pastorał? Laską, biskupią, i po tym niechybnie poznamy, że mamy do czynienia z paprocią. I to nie byle jaką, tylko spójrzcie na rozmiary tych roślin. W lesie deszczowym przyroda jest naprawdę bujna. A tutaj kolejny młody pandanowiec. Czyżby to było to, co myślę? Sprawdźmy. Tak, tuż obok paproci, możemy poznać po zapachu, rośnie coś z rodziny imbirowatych. Co dokładnie? Nie wiem, po zapachu obstawiałbym jakiś gatunek dzikiej kurkumy. Ojojoj, pachnie jak mieszanka kurkumy z cynamonem. Lubicie cynamon? A to jest powód, dla którego przekraczaliśmy koryto strumienia. Ja cię kręcę. Czy to jest to, co myślę? Trochę ryzykuję, ale starzy widzowie znają mój charakterystyczny gest, czyli łapa dla skali. Przed nami najprawdziwsza termitiera
Przyjrzyjmy się jej bliżej. Te niewielkie owady mają jakieś 2,5 mm długości i są to termity. We wnętrzu tej konstrukcji panuje względnie stała temperatura i wilgotność powietrza, co pozwala na rozwój kolonii i utrzymanie jej w dobrym stanie. A dlaczego mówiłem, że ryzykuję? Ponieważ u termitów, podobnie jak i u mrówek, mamy podział na różne role społeczne. Są na przykład termity żołnierze, których zadaniem jest obrona gniazda, więc kładąc na nie dłoń, ryzykuję, że właśnie ci żołnierze zajmą się moją ręką, myśląc, że chcę to gniazdo uszkodzić. A z czego taka termitiera jest wykonana? W tym przypadku najprawdopodobniej z przetrawionej celulozy zespolonej śliną termitów. Tutaj kolejna ciekawa rzecz, mianowicie zdolności adaptacyjne liany. Zobaczcie, jak sprytnie owinęła się wokół gałęzi drzewa. A po co liana to robi? Po to, żeby piąć się coraz wyżej i uzyskać lepszy dostęp do promieni słonecznych. W Polsce też mamy liany. Dwa gatunki, kto wie jakie. A tutaj kolejny przykład rośliny wykorzystującej drzewa w roli podpory. Mamy okazję się jej przyjrzeć, ponieważ gałąź, na której rośnie, po prostu odpadła gdzieś tam z korony drzewa. A co to jest? Moi drodzy, mamy do czynienia ze storczykiem. Spójrzcie, jak misternie przytwierdził się korzeniami do gałęzi. Storczykowi nic się nie stanie. Z czasem pnącze, którego jeszcze utrzymuje w powietrzu, odpadnie. Storczyk pewnie wyląduje na skalę i tam również sobie poradzi. Jak widać, tutejsza roślinność nie ma problemu z tym, żeby dostosowywać się do warunków. Minęło jakieś pół godziny, odkąd rozpocząłem nagrania do tego odcinka, a pod drzewami już jest dość ciemno, więc powoli zmierzamy do końca naszej przygody, ale myślę, że jeszcze coś znajdziemy. Trafiliśmy na bardzo dogodne miejsce kąpielowe. Ja jestem mocno zgrzany, więc pora na kąpiel w jedynym słusznym stroju. Piękna sprawa. No i otoczenie jeszcze lepsze. Odkładam kamerę, bo muszę się cały zanurzyć. Wiadomo, co najtrudniej jest zanurzyć. Ale się udało. Teraz już pójdzie z górki. W czystych górskich rzekach i strumieniach znajdziemy piasek, który idealnie nadaje się do wykonania peelingu, czego nie omieszkałem uczynić. Myje równie dobrze jak mydło, ale nie o tym rzecz. O tym, co znalazłem podczas kąpieli na tej skale. I są to znaleziska, jak dla mnie, mocno intrygujące. Mamy tutaj bardzo, bardzo interesujące gąsienice. Łapa dla skali. Nie będę jej dotykał. A dlaczego? Dlatego, że jesteśmy w tropikach, a te gąsienice mają włoski. Często gąsienice z włoskami mają te włoski po to, żeby nas oparzyć, gdybyśmy chcieli gąsienicy dokuczać. Więc zostawmy je w spokoju. Obserwujmy z odległości. Gąsienica tak ufa swoim włoskom, że nie robi sobie nic z obecności mrówek. O, jedna właśnie nam przebiegła w kadrze. A powinna, gdyby włosków nie miała, bo mrówki taką gąsienicą nie pogardzą. Mamy kolejną ciekawostkę, ale zanim przyjrzymy się jej z bliska, zostaw po sobie jakiś ślad. A teraz przechodzimy do ciekawostki. Przed nami kolejny przykład epifitu. Jeden storczyk już był, tutaj mamy inny gatunek, zdecydowanie bardziej dorodny i podzielony na bardzo charakterystyczne segmenty, więc być może ktoś z Was będzie w stanie pomóc w identyfikacji tego gatunku. No lepiej mu się już nie damy rady przyjrzeć, bo niknie w koronie drzewa. Robi się zbyt ciemno do nagrywania, a ja nie jestem przygotowany na noc w lesie. Ale zanim się pożegnamy, mam kolejną ciekawostkę, tym razem geologiczną. Pamiętacie kryształ kwarcu, który znalazłem na początku odcinka? Skąd on się tam wziął? Ano stąd, że rzeka eroduje, czyli
mówiąc prosto, rozwala skały, a w tych skałach możemy napotkać geody. W tym przypadku geoda kwarcowa. Czym jest geoda? Najkrócej mówiąc, jest to kieszeń wewnątrz skały wypełniona minerałami. Tutaj mamy kryształy kwarcu pokryte zielonym nalotem, ale po oczyszczeniu będzie to kwarc dymny. O, tutaj mamy barwę zbliżoną już do naturalnej, charakterystyczny, wielokątny kształt kryształów kwarcu. Do zachodu słońca została godzina, więc musimy wychodzić z dżungli, tylko ostrożnie, bo rzeka, kiedy przybiera w porze deszczowej, jak widać, mocno brzegi podmywa, więc żeby nam się nic spod nóg nie osunęło. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek o ciekawostkach przyrodniczych z Wietnamu. Nie będę się żegnał ponownie, ale mamy kolejną ciekawostkę. Pachnie jak imbir, więc należy do jakiej rodziny?